Czy on, ona tęskni? Czyli czy twoja osoba ukochana tęskni? Zobaczmy dzisiaj w kartach Lenormanda i Tarota, czy ta osoba w ogóle o tobie myśli i tęskni za tobą w ten dzień. Kochani, mamy do wyboru dwie talie Tarota, albo oglądnijcie oczywiście cały filmik, ponieważ karty są różne. Pierwsza grupa to jest ta talia, to jest Lenormand. I druga grupa to jest talia kart Tarota. Więc wybierzcie grupę. I kochani, możecie oczywiście oglądnąć cały filmik, ponieważ być może się uzupełnią te grupy. Ja oczywiście dziękuję za Waszą obecność. Proszę Was o Waszą aktywność na moim kanale, o lajki. Proszę Was o komentarze, którą grupę wybraliście. Napiszcie mi i czy ta grupa, którą wybraliście, rezonuje lub czy cały ten rozkład rezonuje. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Można je nabyć poprzez e-maila. Oczywiście ja odpiszę Wam od razu, kiedy mam wolne terminy i jakie są różnorodne rozkłady i warunki takich wróżb indywidualnych, musicie mi przysłać zdjęcie i datę urodzenia. Oczywiście konkretne pytania do kart. Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Dobrze, moi kochani, więc zaczynamy. Czy osoba Wasza ukochana za Wami tęskni? Karty Lenormanda, grupa pierwsza. Czy ta osoba tęskni? Czy osoba ukochana tęskni? Mamy pierścionek. Ryby, również deszcz tutaj, czyli smutek emocjonalny, rozpacz emocjonalna i dom. Czyli ta osoba tęskni za stabilną relacją, za emocjami, emocjonalność, jest bardzo emocjonalna, można powiedzieć, i tęskni za emocjonalnym związkiem i stabilnym związkiem. Tak jakby rozmyślała ta osoba, nie wiem, być może jest nawet w domu. Dzisiaj jest taka pogoda deszczowa, tak jak na tej karcie, ale oczywiście to mówi ta karta o takim deszczu emocji, tak? O smutku emocjonalnym, o wielu emocjach, które płyną, przepływają przez tę osobę w tej wewte. Ta karta mówi o emocjonalności tej osoby. Ta osoba tęskni za relacją, tęskni za stabilnością i ta osoba chce porozmawiać. Porozmawiać być może o tym tutaj, że tęskni, że chciałaby relacji stabilnej, emocjonalnej, że ma jakieś emocje do Was. No i kartą w przełożeniu tutaj jest ogród, czyli spotkanie jakieś w parku. Chciałaby ta osoba się spotkać, tęskni za spotkaniem, chce się spotkać w jakimś miejscu publicznym. No i mamy
numer 20, czyli ta osoba chciałaby dualności, chciałaby się spotkać właśnie z Tobą. Myśli o Tobie, tęskni za rozmowami, za kontaktem, za spotkaniem, za związkiem, za stabilnością. Dobra, tutaj odpowiedź dla grupy pierwszej. Tak, ta osoba jest emocjonalna i myśli, tęskni. Dziękuję serdecznie grupie drugiej. I zapraszam grupę drugą. Dziękuję grupie pierwszej, chciałam powiedzieć, i zapraszam grupę drugą. I tutaj mamy karty Tarota. Czy ta osoba tęskni? Czy on tęskni? Czy on tęskni? Czy ta osoba 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 tęskni? No tutaj ta osoba na razie zastanawia się, czy chce być może stabilnego związku, stabilnej relacji. Raczej chciałaby seksualności tutaj. Chciałaby się owszem spotkać, przyjechać. Tutaj jest karta podróży, szybkich wiadomości, szybkich informacji, szybkiej akcji. Ale nie jest pewna, czy chce jeszcze stabilnego związku. Na razie się przygląda, obserwuje, patrzy, namyśla. I tutaj mamy również blokady. Blokady. Ta osoba leży, jest pasywna, jest jakby zamknięta we własnej mentalnej klatce. Zablokowana na to działanie właśnie, tak? Czyli ta karta blokuje tutaj tą akcję, podróż, spotkanie. Ta osoba chciałaby zacząć wszystko od nowa, ale raczej przygodę. Przygodę na dzień dzisiejszy, na teraz, na, znaczy aktualnie, tak? Przygoda raczej takie nieplanowanie na przyszłość, tylko życie dzisiaj, dzisiejszą chwilą, raczej seksualność, przygoda, coś lekkiego, coś przygodnego, coś niezobowiązującego, tak? No i ta osoba chciałaby tutaj wyruszyć w Waszą stronę. Trzy buławy mówią o tym, że już zdecydowała się jakby, już chce postawić krok w Waszą stronę, ale na razie się jeszcze zastanawia, przygląda, patrzy, namyśla, jak to będzie, tak? Ale jakby tutaj decyzja została już przez tą osobę podjęta i chciałaby wykonać krok w Twoją stronę, ale jednakże jeszcze stoi, tak? Stoi, jest to karta pasywna, brak ruchu jeszcze, brak tego wykonanego odważnie kroku w Twoją stronę. Pomimo nawet, że decyzja jest, ale brak jeszcze tutaj akcji, tak? Ale właśnie to, że jest brak akcji, to są te blokady, karta blokad, karta własnej klatki mentalnej, która tutaj obezwładnia tą osobę w działaniu, tak? I to działanie, pomimo, że ta osoba chce działać, chce przyjechać, chce komunikacji, chce intymności, działania, to jest ta karta właśnie zablokowana poprzez jakieś lęki, strachy.
No tutaj chciałaby ta osoba, ale na razie jeszcze jest niezdecydowana, namyśla się, jest zablokowana. Czy tęskni? Tak, tęskni, myśli o tym, by coś zrobić, ale jednak te blokady są większe, są silniejsze i ją zatrzymują w działaniu. Także tutaj taka dwuznaczność, powiedzmy, w tej grupie, tak? Dwuznaczność, która po prostu jest bardzo, bardzo tutaj wyraźna. Dlatego brak ruchu jest pasywność i pomimo, że ta osoba być może myśli, chce działać, ale blokuje to działanie. Dziękuję serdecznie Wam, kochani, i zapraszam na mój kanał. Proszę Was o lajki, o komentarze i o Waszą aktywność. Piszcie mi, która grupa z Wami rezonowała. Jestem tego ciekawa. Dziękuję serdecznie. Wszystkich nowych proszę o subskrypcję. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. I zapraszam również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.